Chwila, na którą czekali fani Gwiezdnych Wojen w całej Polsce, nadeszła. Za nami premiera Przebudzenia Mocy. To siódma część Gwiezdnej Sagi. W opolskim kinie pojawiło się na niej 500 000 osób. Była tam też nowa TVP Opole. Pytaliśmy o to, jaka powinna być telewizja regionalna. A czy Paweł Pyclik odnalazł się w świecie walki dobra ze złem? Sprawdźmy. Fani Gwiezdnej Sagi musieli czekać na jej siódmą część ponad 10 lat. Wreszcie się doczekali. Premiera w opolskim kinie odbyła się minutę po północy, a my jeszcze przed nią postanowiliśmy zapytać tych, którzy tutaj przyszli, co oczywiście oprócz Gwiezdnych Wojen chcieliby oglądać w nowej TVP Opole. Myślę, że w telewizji regionalnej oprócz Gwiezdnych Wojen fajnie byłoby zobaczyć coś porównywalnego, jak na przykład, nie wiem, walka o jakieś stanowiska, wydarzenia porównywalne do Gwiezdnych Wojen w naszej regionalnej tutaj polityce. No myślę, że też trochę więcej wydarzeń muzycznych, żeby promowali, czy teatralnych, żeby szerzyć kulturę. Wiadomości z każdego zakątka galaktyki albo coś takiego. Jak rządzić imperium? Może jakieś sztuki walki? Możliwe. Dobre byłyby jakieś fajne seriale fantasy albo co jakiś czas jakiś dobry, mocny film. Na pewno wydarzenia kulturalne mające miejsce w Opolu. Wszystko, co jest związane z kulturą Opola. Oprócz Gwiezdnych Wojen? Nic. Nic. Tylko Gwiezdne Wojny. Jako mieszkaniec ZWM-u, to na przykład chciałbym takie szczegółowe wiadomości z danego osiedla. Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pożegnać się słowami z Gwiezdnej Sagi. Moc będzie z nami. I oczywiście z nową TVP Opole.